tutaj macie Julia. Pokażemy wam teraz prawidłowe prowadzenie w ramie kubańskiej. Przede wszystkim rama kubańska charakteryzuje się tym, że jest mniejsza od klasycznej ramy. Łokcie nie są przyklejone, ale są blisko siebie. Dłoń zamknięta. Nieco głębiej panowie trzymamy. I teraz nasze ręce znowuż są połączone z naszym ciałem. Chcemy prowadzić. Hop. Prowadzimy. Wszystko jest bliskie, krótkie. Lekko ciało jest nachylone do siebie od góry. Mała przestrzeń. Wszystko ze sobą połączone. Nie ruszamy, nie rozizolowujemy rąk od pleców, od naszego ciała. Wszystko ze sobą jest połączone. Izolacje krótkie, kompaktowe, ponieważ tańce latynoamerykańskie są szybkie. Także ćwiczcie, praktykujcie i zapraszamy na Dancebook.